Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, my z dyrektorem Sławomirem Szembardem zaprzyjaźnionego Herberta w Gorzowie, czyli Biblioteki Herberta, będę mówił czasami skrótem, tu Norwid, tam Herbert, bo są to postaci ważne w naszej literaturze i w ogóle kulturze. My chcieliśmy Państwa bardzo, bardzo serdecznie przywitać na gali Lubuskich Wawrzynów 2018. No to nie będziemy Państwu zbyt dużo czasu, strasznie ten reflektor mnie tu zniechęca, nie mogę Wam patrzeć w oczy, ale postaramy sobie, przynajmniej ja postaram się sobie z tym poradzić. Proszę Państwa, chciałbym bardzo jeszcze raz serdecznie powitać tutaj w sali Janusza Koniusza. Ta sala nosi imię wspaniałego lubuskiego poety, prozaika, dramaturga, esenisty Janusza Koniusza, który niedawno od nas odszedł i wspominam o tym, bo wspomnienie daje pamięć, a pamięć jest bardzo ważna, szczególnie w stosunku do tych osób, które od nas odeszły. Lubuskie Wawrzyny realizujemy wspólnie z Biblioteką Herberta, dlatego bardzo się cieszę, że pan dyrektor Sławomir Szembal jest tu z nami. I ta współpraca, myślę, że ma taki wymiar bardzo symboliczny, dlatego że pokazuje, jak stereotypowe są różne twierdzenia, jakoby Gorzów z Zieloną Górą się nie lubił, a Zielona Góra nie lubiła Gorzowa. My właśnie przez tą współpracę nie tylko oczywiście w tej idei wawrzynowej, ale na co dzień pokazujemy, że bardzo nam się przyjemnie współpracuje, spotyka, rozmawia, wymienia różne uwagi, inspiruje się wzajemnie. Także jeszcze raz panu dyrektorowi Sławomirowi Szembardowi, jego zespołowi bardzo, bardzo dziękuję. Proponuję, panie dyrektorze, właśnie... Proszę Państwa, to jest oczywistość, o czym dyrektor tutaj mówił, że nasza współpraca jest może na przekór rzeczywiście pewnym stereotypom. Pamiętam, że obejmując funkcję dyrektora rok temu, bez jednego dnia, to jest jutro akurat, zbliża się ten roczek, moja pierwsza wizyta była, zdaje się, nie minął tydzień, nie minęło 7 dni roboczych, a byłem właśnie u dyrektora Łuka tutaj w Zielonej Górze z wizytą. Proszę Państwa, Biblioteka Herberta w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczy tym razem jako współorganizator od kilku lat, a ogólnie od 9 lat jesteśmy partnerem
i teraz współorganizatorem Wawrzynów Lubuskich, z czego bardzo się cieszę. Przyjechała też ze mną grupa pracowników Biblioteki Herberta Zgorzała Wielkopolskiego. Ja korzystam z tej okazji, bo też już nie będę chciał zabierać więcej głosu, żeby Państwa nie męczyć, podziękować pracownikom Biblioteki Norwida, oczywiście panu dyrektorowi za przygotowanie tego wspaniałego wydarzenia. Dziękuję też sponsorom, bo dzięki nim oczywiście, i to chyba to nasze wspólne podziękowanie, te Wawrzyny mogą przybrać taką formę, jakie się odbywają. I już pozwólcie Państwo, że pogratuluję laureatom, a z kolei kapitułom podziękuję również za pracę. A Państwu życzę miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. A pan dyrektor zostawił, a tu jeszcze liczyłem na jakieś wsparcie. Proszę Państwa, to krótko jeszcze, ale rzeczy i informacje ważne. Patronat honorowy nad Lubuskimi Wawrzynami 2018 objęli wojewoda lubuski Władysław Dajczak, marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak, prezydent miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki i prezydent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki. Bardzo serdecznie za to zaufanie i wsparcie dziękujemy. Może podziękujmy wszyscy razem oklaskami. Proszę Państwa, teraz chciałbym prosić o dosłownie chwilę refleksji i milczenia. Jak Państwo wiecie, jest to naturalna kolej rzeczy. Wielu znakomitych ludzi od nas odchodzi. I chciałbym teraz poprosić kolegę Pawła, żeby puścił, wyświetlił pewnie slajd. I chciałbym, żebyśmy chwilę pomyśleli o Barbarze Konarskiej, poetce z Zielonej Góry, która niestety od nas odeszła. I niedawno, jest to strata bardzo niedawna, bardzo bolesna, znakomita dziennikarka Radia Zachód, znakomita reportażystka ceniona w całym kraju, Irena Linkiewicz. Dziękuję. Chciałbym też powitać wszystkich Państwa jeszcze raz, a szczególnie podziękować za przybycie następującym osobom. Pan Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego. Przedstawiciel wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka, pani Maria Brygida Grzybowicz. Pani Ewa Hornik, dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Miasta Gorzowa. Jest wśród nas też naczelnik Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Zielona Góra, pan Stanisław Tarnawski. Jeśli nie muszę wspominać, że Państwo są przedstawicielami prezydentów obu miast, którzy też wspierają nasze poczynania, nasze święto. Chciałbym również przywitać radnych miasta Zielona Góra, panią Bożenę Ronowicz i pana Marcina Papierowskiego. Jest z nami też starosta zielonogórski, pan Krzysztof Romankiewicz. Pani Tatiana Janiak, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Ale Urząd Marszałkowski jest województwa lubuskiego oczywiście, to wszyscy wiemy. Pani Maria Wasik, emerytowany dyrektor Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Witam serdecznie.
Pani Marzena Szafińska-Hadała, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Pan profesor doktor habilitowany Jerzy Madejski z Uniwersytetu Szczecińskiego, przewodniczący kapitułu Lubuskiego Wawrzynu Literackiego. Pani doktor Anna Marchewka, Uniwersytet Jagielloński, członek kapituły też Lubuskiego Wawrzynu Literackiego. Jest z nami również pani profesor doktor habilitowana Małgorzata Czerwińska z Uniwersytetu Zielonogórskiego, przewodnicząca Rady Naukowej Biblioteki Norwida. Witam serdecznie panią profesor. Również jest z nami pani profesor doktor habilitowana pani Małgorzata Mikołajczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pan profesor doktor habilitowany Wojciech Strzyżewski, prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego, przewodniczący kapituły Wawrzynu Naukowego. Także witamy serdecznie. Jest z nami też pan profesor doktor habilitowany Paweł Leszczyński, prorektor do spraw nauki Akademia Jakuba Paradyza w Gorzowie Wielkopolskim. Pan profesor doktor habilitowany Tadeusz Walas, prorektor do spraw kadry i finansów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor doktor habilitowany Andrzej Pukacz z Kolegium Polonii w Słubicach. Witam serdecznie. Doktor habilitowany Leszek Zguczyński, dziekan zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tak, tak, spokojnie. W Poznaniu Gorzowie Wielkopolskim. Pani profesor doktor habilitowana Jolanta Chwastyk-Kowalczyk. Uniwersytetu Jana Adamowskiego w Kielcach. Przewodnicząca kapituły Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego. Jest z nami również profesor doktor habilitowany Grzegorz Niedź z Uniwersytetu Pedagogicznego Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, członek kapituły Lubuskiego Wawrzynu Naukowego. Bardzo, bardzo się cieszę, że państwo zrobili taki test. Chciałem sprawdzić, że jest to. Ale to jeszcze, proszę państwa, nie koniec. Jest takie dramatyczne światło. Jest z nami też dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie, członek kapituły Wawrzynu Dziennikarskiego, pan Roman Wojciechowski. Witam serdecznie. Twórca Sopoteki, jest taka kultowa biblioteka w Sopocie. Jak będziecie tam na wczasy czy gdzieś do kurortu, to dyrektor bardzo zaprasza. I to jest o tyle sprytnie zrobione, że jeżeli przyjedziecie pociągiem, to od razu, pozostając na dworcu, możecie pójść do biblioteki, więc to jest bardzo miłe. Ksiądz profesor doktor habilitowany Andrzej Draguła z Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest z nami też prezes Związku Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze Eugeniusz Kurzawa. Witam. Jest z nami również Ireneusz Krzysztof Schmidt, prezes Związku Literatów Polskich Oddziału Gorzowie. Jest prezes Polska Press, prezes Polska Press, Oddział w Zielonej Górze, pan Grzegorz Widenka, którego serdecznie witam. Karolina Kamińska, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Lubuskich. Brawo. Jest z nami pani Katarzyna Sawka, dyrektor grupy do spraw marketingu Sekoworld S.A. Pan Andrzej Marcinek, dyrektor i członek zarządu Gedia Poland z Nowej Soli. Witam serdecznie.
przedstawiciel firmy Digital Center, pan Filip Neumann, przedstawiciel firmy Signity Business Solution S.A. Magdalena Kurpiel. Ale też witam dyrektorów i pracowników bibliotek z regionu, z całego regionu, czyli z województwa lubuskiego, zarówno z tej części południowej, jak i północnej, północnej i południowej. Witam serdecznie. Są wydawcy i autorzy książek nadesłanych na konkurs. Są przedstawiciele obu książnic, czyli Biblioteki Norwita i Biblioteki Herberta. Przedstawiciele środowisk nauki i oświaty lubuskiej, przedstawiciele środowisk kultury, pisarze, poeci, artyści, muzycy, amatorzy zrzeszeni w grupach formalnych i nieformalnych, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze, Zielonogórskiego Zatem Uniwersytetu Trzeciego Wieku z panią prezes Zofią Banaszek. Witam serdecznie. Przedstawiciele mediów, sponsorzy. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na tym dzisiejszym wieczorze. Jeżeli kogoś pominąłem, to proszę się nie gniewać, ale wszystkich bardzo witamy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, zanim zaproszę prowadzących, którzy znakomicie tutaj poprawią jakość tej części początkowej. Chciałbym jeszcze chwilę poświęcić naszemu skromnemu jubileuszowi. Proszę Państwa, lubuski Wawrzyn Literacki, bo od tego wszystko się zaczęło, to było 25 lat temu, tutaj w Norwidzie. I dlatego chciałbym w imieniu obecnych organizatorów Zespołu Pracowników Biblioteki Norwida i przy wsparciu Biblioteki Herberta chciałbym serdecznie podziękować tym, którzy wymyślili początkowo tylko lubuski albo aż lubuski Wawrzyn Literacki, a potem kolejno pojawiły się takie kategorie jak lubuski Wawrzyn Naukowy i wreszcie lubuski Wawrzyn Dziennikarski. I zaraz zaproszę na scenę twórców, pomysłodawców tego wydarzenia, bo chcielibyśmy im podziękować i wręczyć takie jubileuszowe, honorowe dyplomy. A poza tym chcielibyśmy też wskrzeszać pamięć, bo każde wydarzenie ma na swoim kolejnym etapie tych, którzy je wspierają, którzy je kontynuują. Ja bym też chciał Państwu polecić, bo w galerii, czyli jeżeli opuścicie salę Janusza Koniusza, to będzie można otrzymać, jeżeli ktoś będzie miał taką wolę, nasze pismo, lubuskie pismo literacko-kulturalne Prolibris. I w tym właśnie piśmie jeden z pomysłodawców lubuskiego Wawrzynu Literackiego, Alfred Siatecki, napisał taki tekst na naszą prośbę redakcji. Literacki jest pierworodny. I Alfred Siatecki pisze mniej więcej tak. Wtedy, na początku lat 90. poprzedniego wieku, kiedy jako prezes oddziału Związku Literatów Polskich zaproponowałem wybór książki roku i przyznawanie lubuskiego Wawrzynu Literackiego, nie przyszło mi na myśl, że ta nagroda doczeka się braci. W 2005 roku przy podszepcie mojego kolegi jeszcze ze studiów, Edwarda Mincera, znakomitego, pamiętamy, dziennikarza, znawcę historii naszej tutaj regionalnej lubuskiej, urodził się lubuski Wawrzyn Naukowy. 8 lat później rodzina powiększyła się o lubuski Wawrzyn Dziennikarski. Chciałbym teraz na scenę poprosić panią Marię Wasik, współtwórczynię, pomysłu,
współpomysłodawczynię tej naszej idei, którą realizujemy, i Alfreda Siateckiego, a także prezesa oddziału ZLP w Zielonej Górze, pana Eugeniusza Kurzawę, do odbioru podziękowań. Związek Literacki zawsze był też dobrym, mocnym partnerem tych naszych działań. Także zapraszam pani Maria Wasik, pan Alfred Siateski i pan Eugeniusz Kurzawa, który jest tutaj za. Spotkania są kontynuowane dla biblioteki. Był to przez wiele lat bardzo ważny dzień, wręczenie nagród, właściwie największa impreza, jaka była realizowana, i impreza, która łączyła środowisko literackie bardzo, bo wiele spraw wspólnie ze Związkiem Literatów robiliśmy, rozwiązywaliśmy, i również stąd czasopismo Pro Libris, stąd później jeszcze wiele, wiele innych akcji. Także cieszę się, że jest ta uroczystość i te honory oddawane literatom kontynuowane. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, już teraz to, na co czekacie. Czyli prowadzący. Zapraszam prowadzących. Zapewne ich znacie, przynajmniej znacie ich głosy, bo często można te głosy słyszeć. Zapraszam na scenę i oddaję wam głos. Szanowni Państwo, Grażyna Torbicka i Krzysztof Ibisz. Taki duet miał poprowadzić w Wawrzynie 2018, ale organizatorzy postawili na profesjonalizm, stąd też nasza tu obecność. Karolina Kamińska. Jacek Stachowicz. 25. Wawrzyn Literacki, 14. Wawrzyn Naukowy, 6. Wawrzyn Dziennikarski. Na te nagrody czekaliśmy cały rok. Na te nagrody czekacie Państwo, emocje olbrzymie. Jak tak spoglądam na twarze, oglądałem Noc Oscarową, kropka w kropkę. Dokładnie takie same emocje rysują się również na waszych twarzach. Stąd też pomyśleliśmy sobie z Karoliną, że przyspieszymy i bez zbędnych formalności przejdziemy do pierwszych nominacji. A będą to nominacje 25. Lubuskiego Wawrzynu Literackiego w kategorii poezja. Nominowani zostali pan Michał Banaszak, autor komiku Miejsca. Można mi brawo. Wydany w Olkuszu na zlecenie Galerii Literackiej przy BWA w Olkuszu. Wydała to drukarnia Graf Press. Paweł Łęczuk, Krzysztof Mich, 44 odbicie Warszawy. Warszawa, Stowarzyszenie Salon Literacki 2018.
I pan Marek Stachowiak, tata jest od tego, Poznań, Gorzów, tercja 2018. Czas poznać nominowanych 25. Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, kategoria proza. Agnieszka Linko, bajki z dżungli i oceanu, ilustracje Marianna Jagoda, Poznań, Media Rodzina 2018. Halina Grochowska, Poprawiny, Gdynia, Nowa RES 2018. Krzysztof Koziołek, Wzgórze Piastów, Warszawa, Wydawnictwo Akurat 2018. Szanowni Państwo, w kapitule Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2018 zasiada pani dr Anna Marchewka, Uniwersytet Jagielloński, literaturoznawczyni, krytyczka literacka. W jury zasiada również Justyna Sobolewska, krytyczka literacka, pisarka i dziennikarka. Profesor dr habilitowany Jerzy Madejski, Uniwersytet Szczeciński, krytyk, recenzent, przewodniczący kapituły. Zapraszamy na scenę przewodniczącego kapituły 25. Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, profesora doktora habilitowanego Jerzego Madejskiego i prosimy o przedstawienie uzasadnienia werdyktu w kategorii poezja. Zapraszamy. Żeby uniknąć krępującej ciszy, można nagrodzić brawami. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie do prac jury. Bardzo dziękuję moim koleżankom za udział w komisji, pani Justynie Sobolewskiej i pani Annie Marchewce. Powiem, że to duża przyjemność czytać, interpretować, spierać się o literaturę, a nie o inne sprawy. Czy my już wiemy, kto jest zwycięzcą? Wiemy. Prowadzące zawsze wiedzą pierwsi. Tak. Nasz zespół wybrał jako tomik roku miejsca. Ale i autorowi, i Państwu należy się uzasadnienie naszego wyboru. Książka Michała Banaszaka to poetycki przewodnik po mieście. Miasto z tomiku jest zajmujące dla przybysza z innej miejscowości. Zapewne ma powab szczególny dla mieszkańców Zielonej Góry.